Julinek, 20 października 2021 roku. Rozpoczynamy przygotowania do rozpoczęcia już jutro startujących Mistrzostw Polski Kobiet, a właściwie finału 45. Mistrzostw Polski Kobiet. Tutaj już rozstawiany jeszcze, no i podłączony sprzęt do transmisji. Sala kolumnowa, która będzie moim miejscem pracy przez najbliższe Mistrzostwa Polski Kobiet. Stąd będę transmitował, stąd będziecie mogli oglądać przebieg partii, analizy, które będę robił sam, ale też z gośćmi, między innymi z Iwanem Antonenko, którego już doskonale znacie, a przed wami arena, gdzie będą toczyły się zmagania. Cyrkowa mała arena w Julinku. Piękne miejsce, gdzie można w niesamowicie multimedialny sposób przeprowadzić te zawody z piękną akustyką. No a tutaj facet od techniki, którego mniej widać na materiałach, a którego robota jest bezcenna. Jak ci się podoba to miejsce, Bartuś? Świetne miejsce. Takie fajne miejsce do złapania rozmowy na vloga, nie? Na kuckę. Eleganckie. Duża sala. Jak ktoś będzie podpowiadał, to będzie dobrze słychać. Sędzia od razu to wyłapie. Ja. Dużo jeszcze roboty? Nie. Trzygwiazdkowy hotel Julinek, czyli miejsce naszego zakwaterowania w czasie julinkowych turniejów. A teraz czeka mnie spacerek na salę gry przyjemnym jesiennym klimacikiem. Przede mną już na wprost ukazuje się główna brama do parku Julinek, którą zawodnicy będą przekraczać, wchodząc na areny. Areny, gdzie będą się toczyły zmagania warcabowe, między innymi Mistrzostw Polski Kobiet, finał Mistrzostw Polski Open, czy Mistrzostw Europy Weteranów, a w końcu Puchar Świata Polish Open, Mistrzostwa Świata Blitz i Rapid. Właśnie ostatnia runda finału 45. Mistrzostw Polski Kobiet. Zapraszam na krótką przechadzkę po sali gry w tych ostatnich decydujących momentach turnieju.
We've got also the fans from abroad, Anastas Leclerc. You came and your girlfriend lost. How can you comment that? Yeah, a long trip for 0 points. It was difficult, but I hope she will win this game. The last one with chances to get silver still? I hope so, but it will be difficult, yeah. Okay, fingers crossed. Yeah, fingers crossed.